Hejka wszystkim, z tej strony wasza słodka Luisa i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. I dzisiaj dość sporo rzeczy kupiłam, jeżeli bym mogła tak nazwać. No, dowiecie się w tym odcinku. A więc nie przedłużając, życzę wam miłego oglądania. Okej, więc pierwszą rzeczą, dokładnie pierwszymi rzeczami są to zamkowe bransoletki, jeżeli mogę tak nazwać. Gdzie to kupiłam? Kupiłam, w moim mieście jest taki sklep, gdzie na końcu jest 90 groszy i kupiłam te właśnie zamkowe bransoletki za 90 groszy. Jeden jest czarno-biały, drugi jest różowo-żółty, a trzeci taki granatowo-różowy. Ja miałam dwa takie kiedyś, ale mi się zniszczyły, więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda na rękę. Okej, więc tak się przedstawia na rękę. A tutaj pokazywałam taki odpiętą bransoletkę. Chodzi mi o zamek. Okej, więc tak przedstawiają się zamkowe bransoletki. Okej, więc kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, to jest zeszyt do języka polskiego. Kupiłam sobie zeszyt, dlatego że kończy mi się powoli zeszyt. Dwie kartki, może trzy kartki mi zostały. I więc kupiłam sobie jeszcze jeden zeszyt do języka polskiego. Tak wygląda z tyłu, 60 kartek, linia. Z przodu, tak mi się strasznie układka podoba. Kupiłam w eklerku, nie wiem, czy dobrze powiedziałam nazwę. I był przeceniony złote 99 na 99 grosz. Więc tak przedstawia się zeszyt. Okej, więc kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, i wiem, na pewno się pytacie, czemu pokazuję na dywan, zaraz wam pokażę dlaczego. Otóż kolejną rzeczą to jest podusia. Tak wygląda podusia z piórkami kolorowymi, z listkami. Mi się tak strasznie podoba ta poduszka. Z tyłu ma takie jakby kulki takie wystawione, jeżeli mogę tak nazwać. Taki fajny w dotyku. I ja to kupiłam, u mnie jest teraz jarmark wielkanocny i wtedy właśnie kupiłam taką poduszkę za 12 zł. I ma bardzo ładny zapach. No bo jak duże poduszki, to ma taki ładny zapach. Więc tak przedstawia się poduszka. Okej, więc kolejną rzeczą i przedostatnią, którą sobie kupiłam, to jest napój, taki sok z My Little Pony. W środku jest jajko niespodzianka. I zaraz tutaj ściągnę tą folię. Ok, już otworzyłam, udało mi się wyciągnąć, więc odkładam na razie na bok. I teraz zobaczymy, co jest w jajku, jaki kucyk. Uwaga, to będzie Applejack! Jaka śliczna figurka. Ale mi się strasznie podoba ta figurka. Teraz sobie jadę to gdzie leży. Ma bardzo fajne kolory przy tej figurce. Naprawdę cieszę się, że mam Applejack, bo to jest mój ulubiony farmerski kucyk, jeżeli mogę tak nazwać. Więc jeszcze raz wam pokazuję. I tak właśnie się przedstawia. Jeszcze do niej był taki katalog z innymi kucykami i też jest plus Spike. Tutaj jest tak Applejack, Spike, Rainbow Dash, Twilight, też Rainbow Dash, Fluttershy, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie, Rarity, Pinkie Pie, bo niektórzy albo stoją, albo po prostu sobie leżą.
A z tyłu też jest Rarity, Applejack, o tu mam tego kucyka, Twilight, Rainbow, Pinky, tu też Twilight, na pierwsze, a tu księżniczka Celeste. Z filmu Mali to Pony Mofi. I tak właśnie to jeszcze raz przedstawiam. W tym odcinku wypróbuję smak tego soku. A smak to jest multivitamina. O. I zaraz będzie próba testu. Muszę przyznać, że ten sok jest pyszny. Naprawdę, w ogóle multivitamina to jest mój ulubiony smak. I tutaj wszystko się przedstawia związane z MLP. A zapomniałam dodać, że ten napój kupiłam w Biedronce za 2,99. Okej, więc kolejną i ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam, to jest magazyn Miraculum. Tak, tak tu wygląda przód. Tutaj jest pamiętnik 3D. Bardzo ładny. Tak wygląda. I zaraz poza nagrywaniem ściągnę ten pamiętnik z magazynu. Okej, więc w końcu po długim cierpieniu udało mi się odkleić pamiętnik od magazynu. I znowu mi się przykleiło. A już jest dobrze. Tył jest taki. Tutaj jest czarny kot i Marinette. Naprawdę bardzo fajny pamiętnik. Ale najpierw zajmijmy się magazynem. Okej, więc tak wygląda cały magazyn. Cały. I tak tu mi się podarło przez przypadek, bo tak mocno było przyklejone, że nie chciałam, delikatnie odklejałam i podarło mi się. I tutaj jest mega komiks, naprawdę ten, kto to zrobił, to naprawdę się starał z tymi rysunkami, a nie takie 3D, bo takie jakby anime czy coś w tym stylu. I nie będę opowiadać po kolei, co jest na kolejnych stronach, tylko po prostu po kolei pokażę strony. A jeszcze wam pokażę tył magazynu. Tak wygląda, tutaj jest reklama z naklejkami różnych zwierząt i podobne. Tutaj jest album. Tutaj jest kolejne, coś tam do czytania, 2018 i tym podobne. No i tak wygląda tył. No to zaczynam pokazać wam magazyn. Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the tables doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance. Now to my hands, stop a band, a man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I'll make you crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Okej, już wam pokazywałam cały magazyn, to teraz zajmiemy się pamiętnikiem. No okej, więc udało mi się wyciągnąć z folii pamiętnik. Tył jest taki. Marinette, Adrien, albo Biedronka i czarny kot, jak to woli. Tutaj przód zdjęcia jest 3D. Tak to mniej więcej wygląda. I tutaj to jest na napę. Jakie to fajne. Teraz mam... O, tu są takie kartki. To jest na kółka. Takie buściutkie kartki. No i tak wygląda pamiętnik.
Okej, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny shopping na moim kanale Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc do zobaczenia, cześć, do następnego odcinka.